Wyobraźcie sobie, że kiedyś człowiek wchodził do salonu Porsche, mógł kupić tylko 911. W Lamborghini nie było kiedyś Urusa, nie było SUV-a, w Maserati nie było Levante, a w Ferrari na przykład nie było Lusso. Także są firmy, które produkowały stricte sportowe samochody i do takich firm zalicza się właśnie McLaren, bo 570S, które widzicie tutaj koło mnie, to podstawowy model McLarena. Nazywam się Grzesiek Ciźla i zabiorę Was dzisiaj na test drive tym oto niezwykłym i cholernie egzotycznym autem na polskich drogach. Start z Launch Control, bo witam Was w tym momencie z pokładu McLarena 570S Spider. To jest praktycznie podstawowy McLaren, jaki jest dostępny. I jeżeli to jest podstawowy samochód, to ja nie chcę i boję się wyobrażać sobie, co jest wyżej. Bo jak wiecie, McLareny są podzielone na tak zwane serie. Jest Sport Series, czyli auto, którym właśnie jadę. Jest Super Series i jest Ultimate Series. I ten samochód, za którego kierownicą właśnie teraz siedzę, to jest najniższa seria, podstawowe auto. A już w samej podstawie dostaniemy wanienkę karbonową, która jest tą samą wanienką, jaką spotkacie w topowym P1, te drzwi otwierane do góry. One robią mega, mega wrażenie. W ogóle tu nie ma uczucia jazdy zwykłym sportowym samochodem. Tu jest uczucie jazdy superkarem. Podstawowy McLaren jest superkarem i to z krwi i kości. Samochód jest niezwykle lekki, przez to, że jest oparty na karbonowej wanience, waży 1400 kg. To, że ja nie mam dachu nad głową, zazwyczaj w autach kosztuje bardzo dużo kilogramów. Stosowanie całych tych mechanizmów, wzmacnianie konstrukcji. Tutaj kluczem jest ta karbonowa wanienka. Dzięki temu wersja Spider bez dachu waży raptem 30 kilka kilo więcej. Za moimi plecami pracuje centralnie położony silnik. Napęd przekazywany jest za pomocą dwusprzęgłowej skrzyni na tylne koła. No i cyferki, no one się bronią totalnie. 3,8 litra twin turbo, 570 koni, 600 Nm. I co najlepsze, ten moment 600 Nm, mimo że silnik jest uturbiony, on się dopiero pojawia przy 5000 obrotów. Wyobrażacie sobie, to auto się kręci do ponad 8000 obrotów. Osiągi są po prostu genialne, jak na podstawowego praktycznie McLarena. 0-100 w 3,2 sekundy, 0-200 w 9,6 sekundy. Prędkość maksymalna, strzelajcie, 328 km na godzinę. Prezentuje z zewnątrz. On designersko na początku na zdjęciach, powiem szczerze, nie robił na mnie najlepszego wrażenia. Nie było takiego efektu wow. Natomiast na ulicy, wśród zwykłych samochodów, no ten samochód ma niesamowitą prezencję. Jest bardzo niski
jest bardzo szeroki, ponad 2 metry szerokości, 4,5 metra długości, więc jeżeli ktoś mówi o tym modelu Baby McLaren, ja zresztą sam często tak go nazywam, to nie dajcie się zwieść, bo to wcale nie jest takie baby. On jest rozmiarowo większy od McLarena 650S w środku. Wnętrze tego samochodu, no niesamowite środowisko, ja nigdy nie widziałem tak pięknych boczków w drzwiach, mam w nich głośniki Powersa Wilkinsa, fenomenalna pozycja za kierownicą, kierownica na wysokości klatki piersiowej, przed kierownicą bardzo czytelny wyświetlacz, który się zmienia w zależności od tego, w jakim trybie jazdy jedziemy. Pięknie wykończone wnętrze, aczkolwiek od razu tutaj przyznam, to nie jest mój typ specyfikacji, brakuje mi tutaj karbonu, brakuje alkantary, jestem od tego uzależniony, to jest bardzo elegancka specyfikacja, jest sama skóra, wszędzie na desce rozdzielczej, gdzie nie spojrzę, wszystko przy tę skórą. No i z zewnątrz tak samo, są na przykład srebrne zaciski na srebrnej feldze przy czarnym kolorze. Kolor jak dla mnie dla tego auta niefartowny, bo on trochę przez to, że jest czarny, nie widać tych wszystkich aerodynamicznych zabiegów, które są na tym samochodzie. Także akurat tutaj wybrałbym co innego, no ale to i tak wszystko nie ma znaczenia, bo jedno jak ten samochód wygląda, jak jest w środku wykończony, a drugie jak on po prostu jeździ. Jest naprawdę rakieta. Ja nie wiem, co jest dalej. Nie wiem, co się musi dziać w takim modelu 720S, który ma 720 koni. No, mega gratulacje dla McLarena za to, że już w momencie, kiedy wchodzisz do salonu i pytasz o podstawowe auto, dostajesz po prostu mega pakiet. Ja jestem tym całkowicie zaskoczony i to też jest zawsze, słuchajcie, kwestia oczekiwań. Podchodziłem do tego modelu z pewnym dystansem. Podstawowy Mac, oczywiście o dużej mocy, dużym momencie, ale no dopiero kiedy doświadcza się tego wszystkiego zza kierownicy, można powiedzieć, że to auto... Ono nie jeździ, ono dosłownie lata. O dźwięk, natomiast powiem wam szczerze, w mieście, kiedy jechałem między kamienicami w nocy, nie było ruchu, odkręciłem go trochę wyżej, do 6-7, już tam prawie pod 8000 obrotów, ja miałem aż ciarki. Nie powiem, że to jest taki dźwięk, który penetruje dosłownie całe ciało za każdym razem, ale jest dużo, dużo powyżej oczekiwań. Jestem zachwycony układem kierowniczym i według mnie to jest jedna z największych zalet tego auta. Kierownica stawia odpowiedni opór, ten układ jest wystarczająco szybki. Przód jedzie zawsze tam,
gdzieś sobie wymyślicie i to połączenie przednich kół z kierownicą w tym aucie, z kierownicą, na której nawet nie ma żadnych dodatkowych guzików, bo ona służy stricte do prowadzenia, jest fenomenalne. To jest jeden z najlepszych układów kierowniczych, jakie kiedykolwiek miałem w rękach. Do tego hamulce karbonowo-ceramiczne w tym aucie, to jest żyleta. Też fajna rzecz, bo mi to przypomina hamulce z wyścigowego samochodu, bo on, ten pedał tak ciężko działa, że ja mam wrażenie, jakbym jechał dosłownie wyścigówką czy bolidem. Tu się trzeba mocno wysilić, żeby go wcisnąć. Niemniej pozwala na bardzo sprytne i bardzo dokładne dozowanie siły hamowania. Skrzynia absolutnie wystarczająco szybka, można sobie tutaj wcisnąć na konsoli centralnej guzik manual i zmieniać biegi łopatkami. Co ciekawe, piękne kliknięcie, nie wiem czy to słyszycie, trójka, dwójka, ogień. Za każdym razem on zaskakuje tym przyspieszeniem. Także każdą łopatką można zmieniać biegi w obie strony, łopatki. Nie do końca tak jak lubię, bo przytwierdzony do kierownicy bezpośrednio, nie do kolumny kierownicy. Akurat w tym egzemplarzu one są bardzo malutkie, mogłyby być trochę większe jak w Ferrari czy Lamborghini, gdzie zawsze wiemy, gdzie ta łopatka się znajduje. Zawieszeniowo, mega fajny samochód, body roll praktycznie nie istnieje. I tutaj chciałem właśnie poruszyć kilka kwestii, jak tym autem jeździ się na co dzień po nierównych drogach. Zawieszenie jest imponujące, bardzo dobrze w trybie normalnym, to jest zawieszenie adaptacyjne, bardzo dobrze wybiera nierówności, czuć za kierownicą McLarena, że ma się pełną kontrolę nad tym autem. No jest fantastyczne, ale też ma w sobie szybte wariata i mimo, że mówię, nazywane jest Baby McLarenem, tu trzeba mieć głowę naprawdę myślącą, żeby nie zrobić sobie ani nikomu krzywdy, samochód jest niesamowicie szybki, no tu się nie ma co oszukiwać. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Co do jazdy na co dzień, mam tutaj pełno jakichś dodatkowych, komfortowych funkcji tak naprawdę. Elektrycznie sterowany fotel, elektrycznie sterowana kierownica, podgrzewane fotele. Słuchajcie, w tym aucie są podgrzewane fotele. Również łatwy dostęp, bo nie ukrywajmy, do samochodów, w których drzwi się otwierają do góry, które bazują na wanience. Ciężko się wsiada, więc ta kierownica mi się mocno wsuwa, odsuwa mi się fotel, jest łatwy dostęp do tego auta. Dodatkowo świetny zestaw audio Bowers & Wilkins, który przy zamkniętym dachu gra doskonale. Normalnie można komfortowo tym autem się przemieszczać. Pozwólcie teraz, że zamknę dach. Cały proces trwa raptem 17 sekund. Guzik trzeba trzymać cały czas wciśnięty. No i teraz mam praktycznie kupetę, bo jak wspominałem, kara za ten dach to jest raptem 30 kilka kilo. To jest hardtop. Z zewnątrz wygląda jak kupeta. Doskonałe rozwiązanie. Nie wyobrażam sobie, żeby to auto kupować z dachem. Bezszeletna zmiana biegu, bardzo szybka skrzynia dwusprzęgłowa, doskonała trakcja. Co za samochód, co za kawał świetnego sprzętu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, dajcie kciuka w górę, subskrybujcie. Będą pojawiać się kolejne łakome, fajne kąski. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się, hej!